Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Trójca dwukrotnie wysyłała ludzi tropem proroka i dwukrotnie ludzie ci znikali. Prorok wywiózł boskie źródło z cesarstwa, ale nie miał do tego prawa. Ten akt herezji jest dla nas hańbą, dopóki przy życiu pozostają jego wyznawcy. Dlatego Trójca musi spróbować ponownie. Popełniłem straszliwe czyny i grzeszyłem, krzywdząc niewinnych ludzi, tylko po to, by tu dotrzeć i odzyskać boskie źródło. Wiem, że Bóg mi przebaczy, bowiem wszystko, co czynię, czynię dla lepszej sprawy. Koniec jest bliski. Muszę tylko przeżyć ostatnią bitwę, a dzieło Trójcy wreszcie się dokona. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Zastanówmy się. Jeśli ten znacznik skierowany jest w stronę Gwiazdy Polarnej, a ten w stronę szczytów, to znaczy... Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Jeszcze przed chwilą żył, a teraz... Kurwa, mogą być wszędzie. Utknęliśmy z nimi. Stulciu, postępujmy zgodnie z protokołem. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Siarka. To tutaj przygotowywali składniki ognia greckiego. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika.
Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Sztandar wojsk proroka. Był mocowany nad flagą i niósł go chorąży. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. To powinno utorować drogę. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Mieszanie tylu łatwopalnych składników. To wymagało sporej ostrożności. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Chyba jeszcze tego nie rozgryzłam. Muszę tu wrócić. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Gdy rycerze Zakonu Trójcy dowiedzieli się o zmartwychwstaniu proroka, zaatakowali ponownie. My jednak byliśmy uzbrojeni w prawdziwą wiarę. Tam, gdzie spodziewali się rzezi, bezbronnych uciekinierów, napotkali armię mężczyzn i kobiet zdecydowanych na wszystko. Wielu wówczas poległo, ale zwyciężyliśmy. Uciekliśmy, pozostawiając za sobą grobowiec proroka oraz cesarstwo. Całymi miesiącami wędrowaliśmy przez płaskowyż aż do mroźnych terenów poza granicami cesarstwa. Droga była trudna i wielu zwątpiło w proroka. Wstyd przyznać, ale ja także byłem jednym z nich. Mam nadzieję, że prorok mi wybaczy, gdyż z nastaniem świtu ujrzeliśmy prawdę. Przywiódł nas do ziemskiego raju, gdzie mogliśmy zacząć wszystko od nowa. Boże, pobłogosław proroka, albowiem nas wybawił. Muszę trzymać go z daleka od ognia. Może mogę go gdzieś przymocować. Udało się. Teraz muszę tylko go odciąć.
Boże! Udało mi się. Wydostałam się. Lara, dzięki Bogu, nic ci nie jest. Przynieś mi atlas. Jestem w obserwatorium w górach. Idę. Thank you.
Tutaj upamiętniono budowę wspaniałego miasta, Kitierzu. Lara! Lara, jesteś tam? Johna, to ty? Ptaszyno! Wiedziałem, że żyjesz. O mój Boże, Johna, co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? Tutaj, w jakiejś fortecy. Możesz podziękować Jacobowi. Jego ludzie zabrali mnie z tundry półmartwego. Nie wierzę, że za mną poszedłeś. Tak trudno w to uwierzyć? Mówiłem, że będę się tobą opiekował. Nie mogłem zostawić cię tu samej. Idę do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Nie miałem takiego zamiaru. Uważaj na siebie. Laro, cieszę się, że wciąż jesteś wśród nas. Najeźdźcy rozwijają się w całej dolinie, ale wybieramy ich tam, gdzie jest pomoc. Jeśli możesz nam pomóc, będziemy wdzięczni. Wiemy, że możemy ci ufać. Nie mamy żadnych szans w walce z Trójcą. To oni przepędzili naszych przodków z cesarstwa, a teraz przybyli dokończyć dzieła. Niewiele pozostało w nas ze świętego ludu, jakim byli nasi przodkowie. Tylko nasza sprawa pozostaje niezmienna. W głębi serca nie wierzę, że zdołamy ich pokonać. Wiem jednak, że możemy podjąć tę próbę nawet za cenę życia. Tylko tego oczekuje od nas Bóg i nasz prorok. Wyglądasz fatalnie. Ale humor dopisuje. Miałam rację, Johna. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium.
naprawdę go znalazłaś. Założyciele Kitierzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj Atlas. Johna, pociągnij łańcuchy. Dobrze. Systemu do planowania miasta. Te starożytne ogniwa rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Kitierz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez te góry lodu? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam. A po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kitierzu musi być... tutaj. Wejście do Kitierzu jest tutaj. Wiedziałam. Laro! O nie! Nie! Nie mamy dużo czasu. Wkrótce Trójca odkryje położenie źródła. Ale... Johna, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną ryzykował swoje życie. Już raz o mały włos go straciłam. Nigdy więcej. Idź zatem. Zrób, co należy. Jeśli Johna żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach Trójcy. Johna, trzymaj się. Sofia, jesteś tam? Lara!
wszystko w porządku? Tak, jestem przy starej hucie miedzi nad gułagiem. Idę śladem Johna. Wiem, gdzie to jest. Przed pierwszym atakiem na Trójce ukryliśmy tam broń. Może ci się przyda. Dziękuję, Sofio. Do zobaczenia. Lara? Lara! Lara! Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować. Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię? Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. Więcej propagandy. Mają Johna i Atlas. Jeśli jednak pomyśleli, że on coś wie, może zostawili go przy życiu. Mam tylko nadzieję, że Johna wytrzyma i zdołam go odnaleźć. Muszę go odbić. Nie pozwolę, by tutaj zginął. Trzymaj się, Johna. Znajdę cię.